Jeśli chcesz szansę na szczęście, trwaj. Tak, życie potrafi dokopać, ale dopóki żyjesz, masz szansę na szczęście. I tym właśnie cytatem witam Was na kolejnej recenzji. Dzisiaj opowiem Wam o milionie odsłon Tash z 2017 roku. Jest to obyczajówka, która opowiada o Nataszy i jej grupce przyjaciół, którzy założyli na YouTubie kanał i prowadzą serial o nazwie Nieszczęśliwe rodziny. Nasza główna bohaterka Natasza, w skrócie Tash, jest fanką Tolstoja, więc serial jest adaptacją jednej z jego książek, a mianowicie Anny Kareniny. Tak, nie mam pojęcia, o co w tym chodzi i co to jest. Na swoim YouTube'owym kanale o nazwie Studio Filmowe Nowaliki, co kojarzy mi się z kwiatkami, mają około 500 odsłon na jeden odcinek. I nagle stąd i zowąd zauważają, że ich wejścia wzrosły do kilku tysięcy na jeden film, a subskrypcje podskoczyły nawet do 40 tysięcy. A pewnie mieli ich tam około 100, 200, coś tego typu. Okazuje się, że ich kanał wypromowała sławna youtuberka, więc cała książka mówi nam, że samemu nic nie osiągniemy. Oprócz historii o wzlotach i upadkach ich kanału na YouTubie, możemy dowiedzieć się także o ich problemach rodzinnych i rozterkach miłosnych, co w bardzo ciekawy sposób się ze sobą łączy. Jednak od połowy książki ta cała YouTube'owa otoczka schodzi na drugi plan. Bardzo spodobało mi się poruszenie wątku o problemach rodzinnych i reakcje tej grupy przyjaciół właśnie na te problemy, ponieważ nie zostały one przedstawione właśnie w zbyt dosadny lub jakiś, nie wiem, dziwny, sztuczny sposób, tylko bardzo realistyczny. Sama doświadczyłam jednej z tych książkowych sytuacji i zareagowałam prawie identycznie jak główna bohaterka. Czyli wyszłam z domu i nie mogłam sobie z tym poradzić, ale jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi, no to zajrzeć do książki. W całej tej powieści dziwiła mnie strasznie tylko jedna rzecz. Panika wywołana hejtem. Nasza główna bohaterka przed tym całym fejmem, które zdobyła, miała tylko 9 łapek w dół, chyba pod jednym filmem albo pod wszystkimi filmami ogólnie. I samo to, same te 9 łapek wywołało u niej płacz. A po zdobyciu popularności ktoś zaczął krytykować ten serial w dość grzeczny sposób, jak na warunki YouTube'owe, bo nie przeklinał tam co przecinek, wyrażał swoje zdanie argumentując je. Po prostu pisał o wszystkich rzeczach, które według niego były bez sensu w tym serialu lub mu się po prostu najzwyczajniej na świecie nie podobały. A nasza główna bohaterka, Natasza, nie może spać po nocach, nie może przestać o tym myśleć, co chwilę sobie powtarza w myślach ten komentarz albo czyta go sobie i po prostu szaleje, bo dostała jakąś negatywną opinię na temat swojego dzieła. I właśnie to w tej książce wydaje mi się lekko przerysowane. No bo każdy, kto udziela się publicznie, powinien być przygotowany na hejt, na krytykę ze strony tych małych troli, które w sumie tylko wyżywają się w internecie na ludziach, bo nie mają co robić. To jest normalne, to zawsze było, jest i będzie i tego się nie zmieni. Nawet nudno by było, gdyby wszyscy od góry do dołu pisali super, pięknie, świetnie i idealnie i nie byłoby żadnej negatywnej krytyki. Poza tym książka bardzo mi się spodobała, przeczytałam ją w niecałe 2 dni, czytało mi się ją płynnie, lekko i bardzo sympatycznie. Jest to taka typowa młodzieżówka, ale pewnie starsze osoby, nie wiem, by się dowiedziały czegoś odnośnie właśnie tego, jak działa internet i YouTube. Więc jako tako polecam chyba każdemu. Na koniec jeszcze chcę zacytować pewien fragment z książki. Jak go znajdę? O, znalazłam. Ten fragment zapamiętałam, no zwróciłam na niego uwagę i w sumie to jest to dość prawdziwe, więc cytuję. YouTube kwitnie dzięki ludziom, którzy robią z siebie idiotów. Koniec cytatu. Bardzo fajne słowa. I niestety prawdziwe, bo teraz YouTube jest przesiąknięty po prostu filmami, które są głupie. I no, to
już nawet nie chodzi mi o te kulki w basenie czy cokolwiek, ale jak ja wchodzę na YouTube'a, na te kanały, których po prostu nie oglądam, bo są żenujące i widzę, co tam się dzieje, to jest mi aż przykro, że nie ma tutaj takiej lepszej segregacji i obserwacji tego, co robią ludzie, żeby móc po prostu to wyplenić. No dobrze, i na sam koniec podsumowanie. Fabuła była ciekawa, pomysł na książkę jest idealnie na czasie wpasowany, więc 9 na 10. Bohaterowie są fajnie wykreowani, mają ciekawe swoje osobowości. Nie podobała mi się ta główna bohaterka histeryczka, więc 9 na 10. Emocje. No ze szczęścia ani ze smutku nie płakałam, więc 5 na 10. Styl pisania lekki, spójny i bardzo w porządku, 10 na 10. I cecha typowo gatunkowa, czyli jak na obyczajówkę wszystko mi pasowało i 10 na 10. Czyli ogólnie przyznaję książce 43 na 50 punktów, czyli taka dobra, mocna czwóreczka. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam już pomysł na następny odcinek i będzie to podsumowanie miesiąca. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły lub chcielibyście zobaczyć coś w moim wykonaniu, to naprawdę piszcie w komentarzach, czytam każde, odpowiadam na nie i bardzo się do nich ustosunkowuję za każdym razem. Jeszcze gdzieś w trakcie filmu puszczę ankietę, jaki kolejny film byłby ciekawszy i liczę na to, że ktoś zagłosuje. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się!